Cześć, witajcie moi drodzy widzowie. W dzisiejszym materiale, no właśnie, spotykamy się, by zrecenzować taki oto zestawik. Jest to, jak widzicie, my, Ninja, Masters of Spinjitzu oczywiście. No, akurat jestem w Ustroniu na feriach, no i zobaczyłem coś takiego, zadyszkę w Chińczyku, no to mówię, a wejdę, kupię, co mi tam szkodzi, tak więc ja jestem Leszek Kamila i zapraszam was do oglądania. Jeżeli chodzi o samo pudełeczko, to na nim oczywiście widzimy chińskiego kola, no i samo erjitsu, które znajduje się w środku. Co ciekawe, jest jeszcze kilkadziesiąt zestawów. Mamy tutaj 7, 0, 1, 6, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No tak więc jest nieźle. Ja kupiłem akurat czwórkę, bo taka była dostępna w sklepie. No i tutaj mamy coś bardzo dziwnego, czyli wklejone zdjęcia różnych figurek, które najprawdopodobniej mogą być w środku. Mamy tutaj Supergirl, Kaja, zieloną latarnię z tego co widzę, Supermana, Dartha Vadera, Batmana, no i niczym z katalogu Lego T3 albo nawet T6 figurek jest wzięte. Mamy również jakiegoś Ghostka ze Star Warsów, chyba klona. Tutaj mamy gościa z Minecrafta, z Lego Chima. No jak już mówiłem, Simpson, jakiś gościu bez koszulki, tutaj również dwie figurki z Chimy, Ant-Man, Steve z Minecrafta, no i jakiś policja. No i tutaj mamy fajną grafitkę Erjitsu. Let's us complete Who Fly Higher. O, tutaj mamy jeszcze instrukcję, jak to załadować. No i informację, że w tym zestawie może być jakakolwiek minifigurka. No dobra, ja to otwieram. A przynajmniej spróbuję, bo to jest tak dziwnie sklejone taśmą. Chwilę, muszę to. No dobra, taśma już odklejona. Tak więc wchodzimy do środka tego zestawu i zobaczymy, jak to w ogóle jest spakowane. Jak widzicie, dałam za to dychę. Chwilę. No. Ogólnie dałam za to dychę. No i co my tutaj mamy? Mamy to Erjitsu. Specjalnie wybrałam taki kolor, bo wiedziałam, że złoty jest najgorszy, jeżeli chodzi o podróbki, ale to nie wygląda aż tak źle. Tylko nie wiem, po co to tutaj jest. Do tego się za chwilę pewnie przekonamy o tym. Mamy kilka klocków na krzyż. I co? Ej, co jest? Serio? Nie no, bez jaj. Tu nie ma nic więcej w kartonie. O Boże. I tu w środku, moi drodzy, zamiast tej figurki, mamy tylko te klocuszki, linkę i Spinjitzu. I tyle. Oj, czuję, że ta recenzja będzie totalnie beznadziejna. Okej, nie byłem co do tego pewien, ale teraz już wiem, sprawdziłem na translatorze w Google, że dokładnie ten zwrot oznacza, że wszystkie dowolne minifigurki pasują do tego zestawu, a nie, że mamy tutaj dowolną figurkę. No i ten tutaj obrazeczek pokazujący nam, jaką figurkę najprawdopodobniej trafimy, to tak naprawdę zachęcenie do tego, żeby złożyć własną figurkę i ją tutaj wsadzić. Tak więc za dychę mamy 5 klocków na krzyż. No dobra. Linka prezentuje się nawet okej, tak legowo nawet, bym powiedział. Akurat nie rozpoznałbym jej jako podróbka. Tak więc jest okej. No tutaj mamy jeszcze ten dziwny klocek na tym o Erjitsu. No i samo Erjitsu też nie jest najgorszy kolor. Jeżeli chodzi o woreczek, to jest on już typowo podróbkowy. No i wysypmy jeszcze te elementy. No jak widzimy, nie mają one oczywiście znaczku, ale robiąc to tak jak klockolor, uznaję, że jest nawet dobra jakość. I szczerze, no to jakbym miał te klocki i to Erjitsu, nie wiedziałbym, że to nie jest Lego. Składa się to również ok. Teraz pozostaje jeszcze pytanie, czy to w ogóle będzie dobrze latało. No dobra, no to złóżmy sobie jeszcze to Erjitsu. No moi drodzy, to jest troszkę ciężko przypiąć. To jest kolejny minus tego. O. Ale nie jest aż tak źle. Przekręcamy sobie to jak Lego. No mówię wam, że poza tym, że to jest właśnie nie ma tutaj tej figurki. Ej, to jest naprawdę dobrze, tak więc teraz sprawdzimy, czy to w ogóle lata. Jak widzicie, jestem przygotowana do totalnego puszczenia tego Erjitsu. No i zobaczmy, czy w ogóle ono lata, czy nie.
Jak widzicie, nawet lata i fajnie się dodatkowo kręci. No tak więc zestaw jest na plus. Podsumowując, jeżeli macie mniejsze kieszonkowe bądź coś w tym stylu, albo mały budżet i chcecie kupić sobie po prostu jakieś Erjitsu bądź Spinjitsu z Ninjago, byle jakie macie jakieś figurki w swojej kolekcji, to jest bardzo dobra opcja, wygląda jak Lego, świetnie się puszcza, tak więc jest ok. A jeżeli chcecie kupić jakąkolwiek figurkę klocku, na przykład do zdjęć na jakieś konkursy, to tego zestawu wam nie polecam, bo to tutaj, o, chwila, to zdjęcie właśnie Enemy Features Can Fit In This Item może mylić, tak więc jeszcze raz wam wielkie dzięki i widzimy się w kolejnych materiałach, tak więc cześć!